Bicycle. I want to ride my white. I say bar, I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is forget all your duties, oh yeah.
organizator, animator wyścigu Mieczysław Gozłon wręczy liderowi wyścigu żółtą koszulkę, ubierze lidera. Liderem jest Piotr Gawroński, Baszta Gołczewo. Brawo! Brawo! Lider po trzech etapach. Nie daj się! Koszulkę punktową po trzech etapach w klasyfikacji punktowej wręcza dyrektor wyścigu, dyrektor ośrodka sponsorów rekreacji w Krutworku, pan Andrzej Buła, zawodnikowi z klubu Grabąszcze Nowogard, Artur Komisarek. Koszulkę zieloną dla najlepszego górala wręcza pan Jan Antkowiak, trener kadry narodowej przełajowców, zawodnikowi z klubu Pacyfik Toruń Łukasz Owsiak. On został zwycięzcą tej klasyfikacji. Klasyfikacja dla najlepszego górala. Najaktywniejszego zawodnika prowadzi lidera klasyfikacji aktywnej. Wręcza pani sędzina, pani Aleksandra. Błażejowska. I otrzymuje tą koszulkę Michał Kwiatkowski, wicelider wyścigu. Pacyfik Nestle Toruń. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu. Zostanie ich mniejsze, będzie takie rzeczywiste, ale czas będą mieli.
Deset doboru, łamana środowiska. Połudzina pani Janne Szepiączek. Pan Kurnik już jest tutaj z nami, był starterem honorowym. Mamy również tutunowany przez Czesława Langa. Michała Kwiatkowskiego jest Marcin Miętki, olimpijczyk, olimpijczyk z Sydney 2000, mistrz Europy w sprincie olimpijskim z 1998 roku ze Szczecina, wielokrotny mistrz Polski, doskonały zawodnik, który wraz ze swoją małżonką Moniką Pygórską, medalistką mistrzostw Europy oraz seniorowym prowadził zawodników. Wyścig kolarski po ziemi kluczborskiej, wspaniała inicjatywa, przepiękny wyścig, to już historia powiatu kluczborskiego. Jako gospodarz gminy Wołczyn muszę z pełną odpowiedzialnością i pełnym podziwem podkreślić zaangażowanie wszystkich ludzi, którzy organizują ten wyścig. Jest naprawdę wielu tych ludzi i mam nadzieję, że ta inicjatywa służąca nie tylko krzewieniu sportu, szczególnie sportu kolarskiego, będzie kontynuowana, bo na wołczyńskiej ziemi nie wyobrażamy sobie, żeby kiedykolwiek ten wyścig mógł przestać funkcjonować. Witam, jak się nazywasz? Mnie jest Andrea Babunikowa. Jak ci się to podoba w Polsce? Ja tutaj pięknie, lubię sobie tu. Jak się czujesz jako jedyna dziewczyna na zawodach? Docela dobrze, je to hodně hezký závod. Někteří kluci jsou gentlemani v balíku a je s něma sranda, jiní už trochu méně, ale jsem spokojená. Jak ti se podobá trasa tady v Kluczborgu? Je to hodně pěkný výstup, je to dobře organizované, všecko zajištěné, dobře trať a dobří fanoušci. Jak pogoda, bo tutaj mieliśmy deszcz, słońce mieliśmy. Jak ci była pogoda tutaj w Kluczborgu? No to počasy było trochę horší, ale tak z tym se nedá nic dělat, že jo. Trochę utrudnień zawsze pomaga, prawda? Teď jsem nerozuměla otázce. Trochę utrudnień zawsze pomaga, taka trochę zmienna pogoda zawsze trochę pomaga. To určitě, no. Dziękuję bardzo. Kogoś chciałaś pozdrowić? Pozdrowić chciałaś kogoś jeszcze? Andrzeje Myszynu. To je jeden cyklista odsud z Polska, který jezdí občas k nám do Čech na závody. Czy za rok cię znowu tu zobaczymy, w tym miejscu? Rada bych przyjela. Dziękuję bardzo, na razie, trzymaj się. Naschledanou.